Dzień dobry! Czy wiesz, że to już 50. dzień, kiedy codziennie rano budzimy się z matematyką? Możemy to jakoś uczcić? Na pewno uczcimy to kolejnym zadaniem z matematyki. Oto one! A przed nami takie tekstowe zadanie. W pojemniku znajdują się niebieskie, czarne i zielone piłeczki. Wiemy, że czarnych piłeczek jest o 20% mniej niż niebieskich, a niebieskich jest o 6 mniej niż zielonych. Niebieskich i zielonych piłeczek jest łącznie o 48 więcej niż czarnych. Ile jest wszystkich piłeczek w tym pojemniku? Zapisz obliczenia. Czyli zapiszmy. Mamy piłeczki niebieskie, czarne i zielone. Więc mamy niebieskie, czarne i zielone. Zapiszmy to kolorami, żeby było nam łatwiej. Ułatwiajmy sobie życie. I wiemy, że czarnych piłeczek jest o 20% mniej niż niebieskich, więc jeżeli niebieski oznaczymy jako x, no to czarnych jest 20% mniej, czyli mamy 80% x, czyli 0,8x. Wiemy, że niebieskich jest o 6 mniej niż zielonych, czyli gdyby odwrócić to zdanie, no to zielonych jest o 6 więcej niż niebieskich, czyli zielonych będzie x plus 6. Możemy to zdanie sobie tak odwrócić i będziemy mieć ilość zielonych piłeczek. Niebieskich i zielonych piłeczek jest łącznie o 48 więcej niż czarnych. I z tego zdania możemy ułożyć równanie. Niebieskich i zielonych, czyli mamy x plus 6, jest łącznie o 48 więcej niż czarnych. Czyli jeżeli do liczby czarnych piłeczek, czyli 0,8x, dodamy 48, to będzie tyle piłeczek, ile razy niebieskich i zielonych. Więc powstaje nam takie równanie. No i musimy je wykonać. X plus x to będą 2x. Odejmijmy sobie jeszcze 0,8x z prawej strony, równa się. 48 minus 6 to będą 42 piłeczki. 2x minus 0,8x to będzie 1,2x równa się 42. I teraz podzielmy przez 1,2. Żeby to podzielić pisemnie, musimy przemnożyć obydwie liczby razy 10, czyli mielibyśmy 420 dzielimy przez 12. I w dzieleniu pisemnym wyszedłby nam wynik 35, czyli x równa się 35. Pytanie jest, ile jest wszystkich piłeczek w tym pojemniku? Czyli niebieskich piłeczek jest x, czyli 35, piłeczek czarnych jest 0,8x, czyli musimy to wyliczyć, 35 razy 0,8, czyli razy 4/5 po skróceniu to się równa, 35 skracamy z piątką przez 5, mamy 7 i 1, 7 razy 4 to będzie 28, czyli czarnych piłeczek będzie 28, a zielonych 35 plus 6 to będzie 41. Łącznie wszystkich piłeczek mamy 104 sztuki i to będzie nasza odpowiedź. A już jutro zajmiemy się takim zadaniem. Na spektakl dostępne były bilety normalne w jednakowej cenie oraz bilety ulgowe, z których każdy kosztował o 50% mniej niż normalny. Pani Anna za 3 bilety normalne i 2 ulgowe zapłaciła 120 zł. Na ten sam spektakl pan Jacek kupił 2 bilety normalne i 3 ulgowe, a pan Marek kupił 2 bilety normalne i 1 ulgowy. Ile zapłacił za bilety pan Jacek i pani Anna zapłaciła za bilety o ile więcej niż pan Marek? Tymi problemami zajmiemy się już jutro z samego rana. A po kolejną porcję matematycznej wiedzy zapraszam Cię już jutro do naszej serii w Pobudce z Matmą, jak zawsze o godzinie 7:05. Zapraszam, do zobaczenia!